Team Meble, salon meblowy. Największy wybór mebli w atrakcyjnych cenach. U nas projektowanie i montaż kuchni. Zakupione meble dostarczymy do Państwa domu. Prowadzimy sprzedaż ratalną. Zapewniamy fachowe doradztwo. Zapraszamy do naszego salonu w Przedwojowie 95. Po kilkuletniej przerwie wznawiamy kształcenie w zawodzie technik rachunkowości. Naszą ofertę kierujemy do absolwentów liceów i techników, ponieważ od września bieżącego roku rozpoczyna działalność zaoczne, policealne studium zawodowe o specjalności księgowość i kadry. Jest to szkoła dla dorosłych o dwuletnim cyklu kształcenia. Nauka w niej jest bezpłatna. W planie nauczania znajdują się m.in. statystyka, elementy prawa, rachunkowość przedsiębiorstw, finanse, zarządzanie kadrami. My również potrzebujemy pracowników do księgowości i administracji. Część zajęć będzie się odbywać w pracowni komputerowej. Absolwenci szkoły będą mogli podjąć pracę w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw i instytucji oraz biurach rachunkowych. Zachęcamy do przemyślenia naszej propozycji i zapraszamy do Zespołu Szkół Agrobiznesu w Bolkowie. Środa, 1 czerwca, Krzysztof Balicki, witam Państwa i zapraszam na program informacyjny Flash. A w dzisiejszym wydaniu nowy wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kamiennogórskiego, Dni Kamiennej Góry od strony sztuki i malarstwa, Dzień Strażaka w Bolkowie. Ładnie idzie i chyba wodę doniosą. A na zakończenie powiemy o wizycie komisarza Lwa w Szarocińskim Domu Pomocy Społecznej. Dariusz Kurowski został nowym wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Kandydaturę Kurowskiego poparła większość rajców biorących udział w 9. sesji Rady Powiatu. Warto przypomnieć, że w prezydium Rady zastąpi Radosława Oleksiaka, który został odwołany z pełnionej funkcji przed kilkoma tygodniami. Do 17 maja 2011 roku funkcję wiceprzewodniczącego Rady Powiatu pełnił Radosław Oleksiak. Jednak na poprzedniej sesji doszło do jego odwołania. Podczas wczorajszych obrad wprowadzony został nowy punkt pod głosowanie wybór nowego wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Radni zgłosili dwie kandydatury. Przewodnicząca Bożena Ziemiańska zaproponowała na to stanowisko Dariusza Kurowskiego, natomiast Jarosław Dyczkowski zgłosił Radosława Oleksiaka. W tajnym głosowaniu wzięli udział wszyscy radni. Kandydaturę Dariusza Kurowskiego poparło 12 radnych, natomiast jego konkurent otrzymał 5 głosów. Dariusz Kurowski w poprzedniej kadencji kierował pracami Rady jako jej przewodniczący. Jak będzie układała się współpraca pomiędzy przewodniczącą Bożeną Ziemiańską a nowym wiceprzewodniczącym oraz czy powołanie Dariusza Kurowskiego na tą funkcję było obietnicą koalicyjną, nie wiadomo. Podczas poprzednich obrad pomiędzy radnymi bardzo często dochodziło do licznych konfliktów. Dni Kamiennej Góry to nie tylko koncerty. Święto miasta to również wydarzenia związane ze sztuką. Co roku odbywają się liczne wernisaże, które są doskonałą okazją do zaprezentowania twórczości lokalnych artystów. Ściany Galerii Centrum na okres Dni Kamiennej Góry co roku stają się kolorowe. Dzieje się tak za sprawą artystów z ziemi kamiennogórskiej, którzy prezentują swoje wybrane prace. W poniedziałek 30 maja odbył się wernisaż prezentacji 2011, a przybyli mogli oglądać pracę aż 29 plastyków. Przegląd twórczości jest bardzo różnorodny. Znajdziemy tutaj malarstwo, rysunek, fotografię, grafikę komputerową, fotomontaże, haft oraz rzeźbę. Prezentacje są pewnego rodzaju konkursem artystycznym, podczas którego przyznawane są nagrody samorządowców z terenu powiatu kamiennogórskiego. Dwukrotnie wyróżniona została Liliana Krzemińska.
otrzymała nagrody dyrektora Centrum Kultury oraz przewodniczącej Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Najmłodszym uczestnikiem prezentacji 2011 jest Konrad Kwiecień, który otrzymał nagrodę specjalną starosty powiatu kamiennogórskiego. Jak przyznał, malowaniem zainteresował się już w trzecim roku życia i do tej pory pasji tej nie porzucił. Maluję, ponieważ bardzo to lubię. To jest moje takie hobby. Ja maluję raz na tydzień jeden obraz. We wtorkowe popołudnie w Galerii na Piętrze w Centrum Kultury otwarta została wystawa Wiesława Grzecha, artysty urodzonego w Gdyni, a od kilku lat mieszkającego w pobliskim Okrzeszynie. Jest to już trzecia jego wystawa w tej galerii, otwierana co roku w maju. Technika, jaką posługuje się Wiesław Grzech, to głównie olej na płótnie oraz malowanie pastelami. Od niedawna pasjonuje go również rysunek. Dzieła cechuje dynamizm i ruch. Niesamowita różnorodność kolorów i odcienie powodują u odbiorcy wrażenie wibrowania obrazu i przepływu z jego wnętrza. Maluję mistyczne obrazy. Tutaj przewija się troszeczkę też mistyka. Natomiast czy ja rysuję, czy ja maluję, zawsze jest różnorodność kolorystyczna. Obie wystawy można oglądać do końca czerwca. W Bolkowie odbył się Dzień Strażaka. Poza wręczeniem odznaczeń i awansów, druhowie wzięli udział w międzynarodowym turnieju pożarniczym. Uroczystości związane z obchodami Dnia Strażaka w gminie Bolków rozpoczęto od wprowadzenia na płytę ośrodku wypoczynku świątecznego przez dowódcę Piotra Gabrusia oraz orkiestrę dętą z Lubawki ochotniczych straży pożarnych z Doksy, z Lochteren, Granowic, Bolkowa, Wolbromka, Kaczorowa i Mysłowa. Jak co roku uroczystości związane z obchodami Dnia Strażaka połączono z międzynarodowym turniejem pożarniczym. Po oficjalnym powitaniu przez burmistrza Bolkowa oraz pozostałych przemówieniach dokonano poświęcenia trzech wozów strażackich, które przekazane zostaną do OSP w Wolbromku, Wierzchosławicach i Sadach Górnych. Dzisiaj będą przekazane ze strony strażaków z holenderskiej miejscowości Schlochteren dla strażaków w Bolkowie wozów strażackiego oraz skarosowanych wozów dla jednostek z Bolkowa. Działa! Jest! Dwa wozy z przyczyn technicznych nie dojechały. Trafią one do jednostki OSP w Bolkowie. Następnie prezes zarządu miejsko-gminnego OSP odznaczył i podziękował zasłużonym. Kolejnym punktem programu było rozdanie nagród 13. edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem Powódź, pożar, dniem czy nocą, strażak przychodzi ci z pomocą. Po zakończeniu części oficjalnej przystąpiono do zabawy, którą rozpoczęły zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych. Młodzi strażacy zmagali się m.in. w konkurencjach strącania z hydrometki pojemników z wodą, napełniania wiadra wodą na czas. Kolejną częścią programu były zmagania drużyn seniorów. Strażacy rywalizowali między sobą w międzynarodowym turnieju pożarniczym. Konkurencje, z którymi zmagały się drużyny, polegały m.in. na przenoszeniu wody w wiaderku na nartach Bolka, zwijaniu węży na czas, strącaniu pachołków prądem wody. Na zakończenie najlepszym wręczono puchary i medale. Obchodom towarzyszyły występy zespołów folklorystyczno-ludowych Echo, Bolkowianie, Jutrzenka. Niezapomnianych wrażeń dostarczył również występ zespołu Metamorfoza oraz twórców poezji Iskierka. Podopiecznych Szarocińskiego Domu Pomocy Społecznej w poniedziałek 30 maja odwiedził komisarz Lew. Został on bardzo ciepło i mile przyjęty przez mieszkańców. Ciszę i spokój w poniedziałkowe przedpołudnie na terenie Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie przerwał nagle odgłos policyjnych syren. Podopiecznych odwiedzili komisarz Lew wraz z funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze. Przygotowali oni dla mieszkańców kilka atrakcji oraz ciekawe upominki. Zabawa rozpoczęła się od konkursu wiedzy na temat zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, w którym podopieczni DPS-u odpowiadali na przeróżne pytania. Na jakim świetle możemy przejść przez ulicę, na jakim nam nie wolno, którą stroną powinniśmy się poruszać po ulicy. To tylko niektóre z pytań, na jakie udzielali odpowiedzi. Następnie odbyły się konkurencje sprawnościowe, gdzie wychowawcy wraz ze swoimi drużynami rywalizowali w biegu slalomem, skokach przez skakankę oraz biegu z kręglem między nogami. Było przy tym bardzo dużo śmiechu oraz świetnej zabawy.
Na zakończenie każdy mógł poczuć się jak prawdziwy policjant, ubierając kamizelkę policyjną, czapkę oraz dokonując aresztowań z użyciem prawdziwych kajdanek. Goście z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze przygotowali również dla mieszkańców upominki w postaci odblasków oraz kamizelek zapewniające bezpieczne poruszanie się po drogach. Z okazji Dnia Dziecka składamy wszystkim dzieciom najlepsze życzenia, dużo radości, uśmiechu na twarzy oraz świetnej zabawy. Na dzisiaj to już wszystko. Ja się z Państwem żegnam i na kolejne wydanie programu informacyjnego zapraszam już w piątek. Do widzenia.